So we've looked at about the physical man, the spiritual man. Mówiliśmy o człowieku cielesnym, o człowieku duchowym. The fact that we're made in the image of God, that we're unique. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy uczynieni na Boży obraz i że jesteśmy niepowtarzalni. And that we are to worship him with everything our whole lives. I że powinniśmy go uwielbiać wszystkim, co mamy, całym życiem. Before we do this last session, why don't you just turn back into your groups of two and three? I chciałbym, żebyśmy na początku tej ostatniej sesji, żebyśmy znów pracowali w zespołach dwu- czy trzyosobowych. Okay, and we'll make this a practice point, but just share perhaps one thing that you feel God may have spoken to you about this morning. Maybe one detail or something that you think I need to change in my life. Chciałbym, żebyś podzielił się z osobą, która siedzi obok ciebie, o mówiąc, co Bóg powiedział do ciebie dzisiaj, o jakiejś rzeczy, o której jesteś przekonany, że powinieneś zmienić w swoim życiu, albo coś innego, co usłyszałeś dzisiaj od Boga. Yeah, so just do that very quickly for 1 minute, 2 minutes, and then we'll come back together. So the last bit of this section on man and his God. A więc ostatnia część tych rozważań na temat mężczyzny i jego Boga. And we're going to race through this because we want lunch. A potem obiad. Relationship with God. Relacja z Bogiem. We all love relationships. My kochamy relacje. We don't want to admit that, but we love to relate to another person. Niechętnie to czasem przyznajemy, ale kochamy być w relacji z innym człowiekiem. Even those of us that are really shy and inward looking love to be able to relate to at least one other person. Nawet ci, którzy są naprawdę nieśmiali, którzy są tacy nakierowani na to, co wewnętrzne, na swoje wnętrze, kochają być w relacji przynajmniej z jedną osobą. Maybe when you grew up, you were one of those people that had lots of friends around you all the time. Może byliście kiedyś w takiej sytuacji, że byli wokół was ludzie, którzy mieli mnóstwo przyjaciół. Or maybe you just had one good friend and you and him related the whole time. A może mieliście tylko jednego przyjaciela i naprawdę relacja pomiędzy wami była dobra. You see, when God created us, there was one thing that he said that wasn't good. Kiedy Bóg nas stworzył, to o jednej rzeczy powiedział, że nie była dobra. He said it's not good that man should be alone. Niedobrze człowiekowi jest być samemu. And what he produced was without doubt the most magnificent thing imaginable. I to, co stworzył w dalszej kolejności, to jest rzeczą najwspanialszą, nie można sobie lepszej wyobrazić. And that was a woman. Mianowicie kobietę stworzył. Praise God that God has got imagination. Dzięki Bogu, że on ma taką wyobraźnię. Praise God, he's got ideas of beauty. Dzięki Bogu, że Bóg ma takie wyczucie piękna. Praise God, he knew that even if it wasn't a woman, friendship, we all need to relate, to have friendships with others. I dzięki Bogu, że on wie, że my potrzebujemy przyjaźnić się. And you know the reason why I think he did it for Adam was because he also wanted relationship. Man to relate to him. I dlatego też stworzył Adama, że potrzebował relacji Adama z sobą samym. So how do we do it? How do we relate to this amazing God who is everywhere? A więc w jaki sposób my możemy nawiązać relację z tym niesamowitym Bogiem, który jest wszędzie? I want to suggest to you today that your relationship with God is an absolute must. If there's one thing that you go away with today, start thinking God wants me to relate to him every day. Jeżeli miałaby być jedna rzecz, którą zapamiętacie z dzisiejszego seminarium, to zapamiętajcie tę rzecz. Bóg chce, żebym miał z nim relację. Over the years, as I say, I've got to know my wife particularly well. W miarę upływu lat, kiedy coraz lepiej poznawałem swoją żonę, I didn't get to know all of her in the first 5 minutes, it wasn't possible. Nie poznałem jej od razu w ciągu pierwszych minut po poznaniu, to jest niemożliwe. She knows things about me that I would be embarrassed to tell you here. Ona wie o mnie takie rzeczy, które gdyby zostały tutaj powiedziane, czułbym się niezręcznie. She knows me best of all apart from God. I ona mnie zna najlepiej ze wszystkich, z wyjątkiem Boga.
But that took time to get to that place where we could feel comfortable with each other. Ale dojść do tego miejsca, kiedy czujemy się dobrze ze sobą, zajęło czasu, dużo. And we did that by spending time talking, being in each other's company, just sharing life as it is. I to mogło się wydarzyć, dlatego że my rozmawialiśmy ze sobą, przebywaliśmy w swoim towarzystwie, po prostu razem przeżywaliśmy życie. We need to do the same with God. I musimy to samo robić z Bogiem. People have suggested over the years different ways about this time, this expression, this relationship. I na przestrzeni czasu ludzie mieli różne pomysły, jak to powinno wyglądać, jak ten czas z Bogiem powinien wyglądać, jak powinniśmy wyrażać to. Some call it quiet times, some call it personal devotionals. Niektórzy mówili o cichym czasie, inni mówili o osobistej modlitwie. It doesn't matter what you call it, the question is, are you doing it? Nie ma znaczenia, jak to nazwiemy, to co ma znaczenie, to czy ty to robisz. I hear some people say, well, I come to church on Sunday because the pastor feeds me the word and we worship and that's my relationship. Ktoś może powiedzieć, no przychodzę do kościoła w niedzielę, pastor gra, śpiewamy, jest słowo, to jest moja relacja z Bogiem. And then they do nothing for the next six days until they come again to church. I następnie przez sześć kolejnych dni człowiek nie robi nic, dopóki znów nie przyjdzie do kościoła. Have you tried eating that way? Czy próbowaliście odżywiać się w ten sposób? Coming to church on Sunday or going and having one meal one on one day of the week. To znaczy mieć jeden posiłek w ciągu tygodnia? It doesn't work, does it? To nie działa, prawda? If I said to my wife, okay, you've got 5 minutes with me at 1 o'clock today, and that's it until we decide another time. I don't think I'll have a marriage. Gdybym powiedział swojej żonie, słuchaj, mam dla ciebie przeznaczone 5 minut dzisiaj od 13:00. A kolejny taki czas to będzie wtedy, kiedy znów się namyślę, to nie byłoby już mojego małżeństwa. It tells us in John 7:37, Jesus says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 37 wersecie Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. We need to be daily coming to God and drinking from his word in prayer. However you want to do that. Musimy codziennie przychodzić i pić w modlitwie, jakkolwiek chcemy, w relacji z Bogiem. Colossians 2:6 says this. W liście do Kolosan w 2 rozdziale w 6 wersecie czytamy. Just as you receive Christ as Lord, continue to live your lives in him. Tak jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w nim chodźcie. Rooted and built in him. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim. Strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Wzmocnieni w nim i przepełnieni wdzięcznością. There's a modern translation that puts it this way. To jest współczesne tłumaczenie, które w ten sposób to przekazuje. Live in vital union with him. Żyjcie w nim, z nim w żywym związku. Let your roots go down deep. Zapuśćcie głęboko w niego swoje korzenie. So what does vital union mean? Let's just look at that for a minute. Co to znaczy taki życiodajny związek, związek przynoszący życie? Zastanówmy się przez chwilę. Outside of God, just for a minute, what sort of things are vital for you to have today? Poza chrześcijańskim kontekstem, co to jest? Jakie rzeczy są dla nas naprawdę ważne? Jakie rzeczy mają krytyczne znaczenie dla nas? What do you need? Czego potrzebujesz? Air. Air. Yeah. Powietrze. Yeah. Anything else? Czegoś jeszcze? Water. Water. Yeah. 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 Anything else? Food. Food. Yeah. Anything else? Coś jeszcze? Place of living. Place of living. Yeah. Yeah. Okay. If I cut myself and the blood drips from my body. Jak się skaleczę i krew wycieka. Yeah. Medical care. Medical care. There are some things we cannot live without. Opieka medyczna. Są takie rzeczy, bez których nie możemy żyć. And yet, as I say, what we do is we try to do this without God. We try to live without God in a daily relationship. A mimo że tego potrzebujemy, staramy się żyć bez relacji, żyjemy bez relacji z Bogiem. When God says put your roots down deep,
Do you know what, do you understand what that means when he says roots down deep? Kiedy mówimy, kiedy liście do Kolosan jest powiedziane o wkorzenieniu, czyli o tym, żeby zapuścić w niego korzenie, to co to znaczy? Have we got any gardeners here, people that like gardening? Czy mamy tu jakiś może ogrodników? Yeah, nobody? Nie ma. No. Well, this I've learned this. I'm not a gardener, but this is one thing I've learned. Nie jestem ogrodnikiem, ale tej jednej rzeczy się nauczyłem. That for a plant to survive, its roots have to hit water. Żeby roślina mogła przeżyć, jej korzenie muszą mieć dostęp do wody. And if the water's down deep, the roots will go down to find it. A jeżeli woda jest głęboko, to korzenie muszą dosięgnąć na tę głębokość, na której jest woda. You know, you notice the difference when a strong wind has gone through a forest. You know which trees are deep rooted and which trees aren't. I kiedy przychodzi silny wiatr i wieje w lesie, wtedy możemy stwierdzić, które drzewa są dobrze wkorzenione, a które nie. The trees that are deep rooted are still standing after the wind has gone and the others are over. They've gone over. Ponieważ drzewa, które są dobrze wkorzenione, po przejściu wiatru nadal stoją, a te, które nie są dobrze wkorzenione, są przewrócone. What a powerful story of our lives. We need to be deep rooted so when the winds come we remain upright and not go over. I to jest niezwykłe podobieństwo do naszego życia. Musimy być tak wkorzenieni, że kiedy przyjdzie silny wiatr, to pozostaniemy we właściwej pionowej pozycji, a nie powaleni. You see, isn't it interesting that when we see a tree, we look at the fruit. That's the thing that fascinates us. The beauty above the ground and the fruit. Kiedy patrzymy na drzewo, to najczęściej, czy albo na owoce, które ma to drzewo, jesteśmy poruszeni. Jakie to drzewo jest piękne, czy jakie ma piękne owoce. Widzimy to, co jest nad ziemią. I've never heard anybody go up to a gardener and say about their apple tree, their fruit tree, what lovely roots your fruit tree has got. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś rozmawiał z sadownikiem czy ogrodnikiem i powiedział, jakie piękne korzenie mają twoje jabłonie. They always say, what lovely fruit. Wszyscy mówią, jakie piękne owoce. But no roots, no fruit. Ale jeżeli nie ma korzeni, nie ma owocu. And it's the same for us. If you want to bear fruit in the kingdom of God, your roots must go down deep. Ale to samo dotyczy nas i naszego chodzenia w Królestwie Bożym. Jeżeli mamy przynieść owoc, nasze korzenie muszą sięgać wystarczająco głęboko. So how do we do that? Jak to możemy osiągnąć? You know the answer already. Wy już znacie odpowiedź. We pray. Modlimy się. We read God's word. Czytamy Boże Słowo. We can worship. Uwielbiamy. Okay. Those make up the relationship with God. To są rzeczy, które tworzą relację z Bogiem. Let's look at prayer just for a minute. Porozmawiajmy przez chwilę o modlitwie. Because I think the Polish, I think you Polish Christians are good at praying. You're very spontaneous. Wydaje mi się, że chrześcijanie w Polsce wiedzą, o co chodzi w modlitwie i są bardzo spontaniczni. But prayer works. Modlitwa działa. Okay, let me tell you a story. Opowiem wam historię. A pastor is out in his garden one day playing with his children. Pastor w ogrodzie bawił się z dziećmi. And his children have got a new kitten. I dzieci miały małego kotka. And it's a sunny day like today and everybody's happy. Świeciło słońce, słoneczny dzień, tak jak dzisiaj świeci słońce, wszyscy w dobrym nastroju, zadowoleni. And then suddenly the children come to him, daddy, daddy, the kitten is stuck in the tree. I dzieci nagle biegną do taty, tatusiu, tatusiu, kot wszedł na drzewo i nie może zejść. So daddy thinks for a minute, what can I do to get the kitten from the tree? Tata myśli przez chwilę, co ja mogę zrobić, żeby ściągnąć tego kota na dół? I can't reach it, I can't get there, it's too high. Nie mogę sięgnąć, nie mogę wejść za wysoko. Then he thinks to himself, I know what I will do. I myśli przez chwilę, mówi, już wiem, co zrobię. Have you heard this story? Yeah. He says, I know what I will do. Wiem, co zrobię, mówi. He goes and gets his car. Idzie do samochodu. And a length of rope. Wyciąga linę. He ties one end of the rope to the back of his car. Przywiązuje jeden koniec liny do haka przy samochodzie. And he ties the other end to the branch of this tree where he can see the kitten right at the end. A drugi koniec przywiązuje do tej gałęzi, na której siedzi kot. Gets in his car and he starts to drive forward. Wsiada do samochodu i rusza. Slowly driving forward. Powolutku jedzie do przodu. Branches bending slowly down. Gałąź się
pochyla. Drives a bit further forward. Jedzie jeszcze dalej. Branch is going further down. Gałąź się pochyla jeszcze bardziej. Just at the point when he thinks the branch is low enough. Go ahead. Yeah. Just as he thinks at the point when the branch is low enough, snap. The rope snaps. I w momencie, kiedy gałąź jest już bardzo maksymalnie wygięta, lina pęka. And the kitten is thrown completely out of this tree. I kot jest wystrzelony z tego drzewa. And that's the end of the story. Cała historia. No, not really. To był żart. 2 weeks later. 2 tygodnie później. Having consoled his children that they've now lost the kitten. Dzieci straciły kota. 2 tygodnie później. He's visiting one of the people from his church. Odwiedza jednego ze swoich zborowników. Knocks on the door. Puka. And this lady opens the door. Przychodzi kobieta, otwiera drzwi. And there in the hallway of the house was his kitten. I w przedpokoju jest jego kot. That's a lovely kitten you've got there. O, jaki piękny kotek. How long have you had her? Od kiedy go macie? Pastor, you are not going to believe this. Pastorze, nie uwierzysz. She says, 2 weeks ago, pastor, I was out in the garden with my daughter Lucy. 2 tygodnie temu byłam w ogrodzie ze swoją córką Lucy. And my daughter Lucy was saying, please, mommy, can we have a kitten? I Lucy mówiła, mamusiu, czy możemy mieć kotka? Lucy, I'm sorry, we cannot have a kitten. Mówi, Lucy, tak mi przykro, nie możemy mieć kotka. But please, mommy, please, can we have a kitten? Ale mamusiu, proszę, proszę, kupmy kotka. And Lucy kept asking and asking. I Lucy prosiła i prosiła. And in the end, mommy thought to herself, I know what we will do, Lucy. I w pewnym momencie ona powiedziała, Lucy, wiem, co zrobimy. We will get down and we will pray to Jesus. Uklękniemy i pomodlimy się do Jezusa. And if he wants you to have a kitten, he will send you a kitten. Jeżeli on chce, żebyś miała kotka, to on ci przyśle kotka. Pastor, you are not going to believe this. Pastorze, nie uwierzysz w to. Prayer works. Modlitwa działa. Whether you think it's coincidental, jeśli myślisz, że to jest zbieg okoliczności, whether you just think it's chance that the thing that you've asked God about happens, prayer works. To nie jest zbieg okoliczności, po prostu kiedy modlisz się o coś do Boga, to się wydarza. Now I'm not suggesting if you know your children want kittens that you go home and pray that prayer because God may have to send you one. Nie proponuję, żebyście się modlili w ten sposób ze swoim dzieckiem, ponieważ Bóg może odpowiedzieć na taką modlitwę i przysłać ci jakiegoś zwierzaka. But we struggle, don't we? Whenever we pray, I do, I think, God, will you make this happen for me? Ale zmagamy się. Ja się zmagam, kiedy modlę się, mówię, Panie, czy uczynisz to dla mnie? Because sometimes prayers are answered quickly. Sometimes they take years. Ponieważ czasami odpowiedź na modlitwę przychodzi szybko, a czasami przychodzi przez lata. And what we do is we expect God to work at the speed we want and not allow him to do the things that he wants to do through the prayer. A my chcemy, żeby Bóg działał w takim tempie, jaki my wyznaczymy, i nie chcemy, żeby on działał tak, jak on zaplanował. But prayer always works. Ale modlitwa zawsze działa. We read in Mark where it says of Jesus that he went off early to a solitary place to pray. Czytamy w Ewangelii o tym, że Jezus udawał się rano na miejsce ustronne, żeby się modlić. But we'll read it. It's Mark 1 verse 35 and 36. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 35 i 36 werset. Now just listen, this is classic. This is classic Christian thinking this is. To jest klasyczna sytuacja w chrześcijaństwie. It says very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place to pray. Czytamy Marka 1:35, a wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. While it was still dark, a solitary place. Dlaczego to było jeszcze przed świtem i dlaczego było to puste miejsce? But look what the Christians do. This is Simon and his companions.
A co robią chrześcijanie, w tym przypadku co robi Szymon i jego towarzysze? They come looking for him. Zaczęli go szukać, pośpieszyli za nim. And when they found him, they said, everyone is looking for you. A gdy go znaleźli, rzekli do niego, wszyscy szukają cię. Jesus needed to pray. His disciples were thinking about activity. Czyli Jezus poszedł się modlić, a jego uczniowie byli skoncentrowani na działaniu. You know, that's the one thing that robs me in my prayer life. As soon as I get up, my mind is thinking about what I've got to get done. I to jest coś, co utrudnia mi modlitwę. Kiedy tylko się budzę, myślę o tym, co trzeba zrobić. And if I don't put God in that place early, enough, I miss my opportunity because my body and my brain is already engaged in the day. Jeżeli nie umieszczę w tym miejscu Jezusa, to nie jest to dobre, dlatego że te rzeczy, o których myślę na samym początku, one wyznaczają całą resztę dnia. That's why Jesus went to a place of solitude, a place where he could be on his own. I dlatego Jezus udał się na puste miejsce, miejsce, gdzie mógł być sam. You see, by cutting yourself off and going somewhere on your own, you take away from you the things that will distract you. Oddzielenie się, udanie się na miejsce ustronne czy puste, powoduje, że nie przeszkadzają ci rzeczy, które cię mogą rozpraszać. In Matthew 6, where Jesus teaches his disciples to pray, w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus uczy uczniów modlić się, Jesus there, he talks about how to pray. He says, don't keep being repetitive, but go into the secret place, he says. Mówi, nie bądźcie wielomówni, ale udajcie się do... u nas jest napisane, żeby do ustronnego miejsca, ale Paul mówi, udajcie się do tajemniczego miejsca, czy takiego, które jest nieznane innym ludziom. Go to a place where you can lock yourself away, so it's just you and God. Udajcie się do miejsca, gdzie możecie się zamknąć, gdzie możecie się oddzielić od innych, gdzie będziecie tylko wy i Bóg. This prayer that Jesus taught his disciples at this point, I think it's really fascinating. Myślę, że to jest niesamowita historia, kiedy Pan Jezus mówi uczniom, jak się modlić. I don't know if you do it in your churches here, but in England they recite the Lord's Prayer in a church service. Is that how you do it here? Nie wiem, czy tak robią chrześcijanie w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii modlimy się modlitwą pańską na zgromadzeniach. Yeah. Now, don't get me wrong. Speaking scripture is good. It's healthy to speak out scripture. So I am all for speaking out scripture like the Lord's Prayer. Ja jestem za tym, żeby tak robić, dlatego że czytanie czy wypowiadanie słowa jest zawsze dobre. I modląc się modlitwą Ojcze Nasz, recytujemy czy wypowiadamy to, co jest w Słowie Bożym zapisane. But you know, when Jesus taught his disciples to pray, he didn't say, now look guys, when you get the church sorted, this is a great thing to use on a Sunday morning. Ale Pan Jezus nie powiedział tak, słuchajcie kochani, jak się zbierzecie w kościele, nie będziecie wiedzieli co zrobić, to macie tutaj taki wytrych do tej sytuacji. Now don't stop using it, but listen to what I'm about to say. Nie przestawajcie robić tego, co robicie, ale posłuchajcie tego, co chcę wam powiedzieć. Because I think Jesus was teaching his disciples, this is how you do it. When you want to pray to me, when you're in your secret place, these are some of the things that you need to consider. Jezus mówi tak, kiedy się chcecie modlić i kiedy jesteście w odosobnionym, tajemniczym miejscu, nieznanym innym, wtedy róbcie to i to. Our Father, who art in heaven. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. What was he telling his disciples to do? Co on mówi swoim uczniom w tym momencie? What was he saying? Co on mówi? Our Father who art in heaven. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. What was he saying? Co on mówi? That our Father is in heaven. Yeah, he was teaching them to worship. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Lord, you are great, you are wonderful, fantastic. Thank you for being my Father. On mówi tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jesteś wspaniały, jesteś doskonały. Dziękuję ci, że jesteś moim ojcem. He was teaching them. This is a way to open in prayer with thanksgiving. We did it at the start of the service. Perfect. On mówi o tym, żeby rozpoczynać modlitwę dziękczynieniem, tak jak my dzisiaj zrobiliśmy. To było doskonałe.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Niech przyjdzie królestwo twoje, niech będzie wola twoja tak samo na ziemi jak w niebie. You're seeking the will of God. God, what is your will for me today? I want heaven to invade earth as I seek you for the things you want me to do. Szukamy woli Bożej i prosimy, żeby tam niebiańska znajomość woli Bożej stąpiła na ziemię, żebym wiedział, co mam robić. So you're putting God in the right place. So you've worshipped him and now you're saying, God, your will, not my will. Stawiamy Boga na pierwszym miejscu, to co jest ważne w uwielbieniu i mówimy, Panie, nie moja wola, ale Twoja wola. Give us this day our daily bread. Daj nam dzisiaj chleba powszedniego. Now this is fascinating because this is where I start my prayers too often. To jest bardzo ciekawe. Ja często, zbyt często kończę w tym momencie. God, I need you to do this, this, this and this. Panie, potrzebuję, żebyś zrobił to, to i to. I haven't worshipped. I haven't worshipped. Ja nie uwielbiałem. I haven't got your will first. Nie postawiłem woli Bożej na pierwszym miejscu. Ale Panie, ja potrzebuję tych czterech rzeczy. Gdybyś mógł mi pomóc w tych czterech rzeczach. That came third in the prayer line. To jest tutaj dopiero na trzeciej pozycji w tym przykładzie modlitwy. Forgive us our sins as we forgive others. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy innym. Jesus was saying, make sure your relationship is good with one another. Don't expect me to answer your prayers if it's not. Czyli Pan Jezus mówi tak, sprawdzajcie, jakie macie relacje z innymi ludźmi i nie oczekujcie, że spełnię wasze pragnienia, jeżeli wy nie będziecie mieli uporządkowanych relacji. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Do you pray that every day? Czy tak codziennie się modlicie? I sometimes forget. Ja czasami zapominam. But I need to be praying over my wife and saying, please God, protect her from anything that shouldn't be there. Protect my children from anything that might come against them. Ale modlę się o swoją żonę i mówię, Panie, chroni od wszelkiego niebezpieczeństwa. Modlę się o swoje dzieci. Mówię, chroni od wszystkich niewłaściwych rzeczy. Because the enemy wants to destroy. We already know that. Ponieważ wróg chce niszczyć, to już wiemy. And then how does he finish that prayer when he teaches them? I w jaki sposób Pan Jezus, ucząc uczniów, zakończył tę modlitwę? For thine is the power, the kingdom and the glory. Pod twoja jest królestwo, potęga i chwała. You go back to saying thank you, worship before you go out on your day. To znaczy, że wracamy do dziękczynienia przed zakończeniem modlitwy i zaangażowaniem się w codzienne czynności. Do you see that he was teaching his disciples how to do it? This is how to do it, guys. You're asking me the question, how do we pray? This is how you do it. Czyli kiedy uczniowie mówią, Panie, naucz nas, jak się modlić, Pan Jezus znaje im odpowiedź, mówi, tak się módlcie, w ten sposób, tak to róbcie. W tym, co robimy, nie możemy być zbyt formalni, legalistyczni. But I do think there are lots of things that we don't do that we should do. Ale jest też wiele rzeczy, których nie robimy, a które powinniśmy robić. So find the quiet place. Follow this model for prayer. See what happens in your spirit when you do some of those things. A więc znajdź ciche, spokojne miejsce, zrób to, o czym mówimy i zobacz, co się wydarzy w twoim duchu. The next thing is that when you've prayed, drawing close to God, it's a place of fruitfulness. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to taka, że miejsce, w którym się modlisz, miejsce twojej bliskości z Bogiem jest także miejscem, w którym możesz przynosić owoc. John 15, verses 1-8. 15 rozdział Ewangelii Jana, wiersze od... 1-8, yeah. Jana 15, 1-8. Jesus is saying to his disciples, abide in me, remain in me, for if you do, you will bear much fruit. Kto we mnie trwa, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. There's one word that comes up several times and it will be different in translations, but the word abide or remain comes 8 times in that opening passage. W tym fragmencie jest słowo, które pojawia się 8 razy. Być może ono
różnych językach w tłumaczeniu jest różnie tłumaczone, ale chodzi tutaj o trwanie, o pozostawanie. Because see, as men, if we want to be fruitful, if people want to see the fruit in our lives, we've got to be connected, as Jesus says, to the vine. Jeżeli my chcemy przynosić owoce, jeżeli chcemy, żeby ludzie widzieli w naszym życiu owoce, musimy pozostawać wszczepieni w winorośli. This is one of those scriptures. If you want to put a fresh scripture on your fridge door at home or in your office, put John 15:1-8 on there and read it regularly. Jeżeli chcesz umieścić gdzieś w jakimś miejscu nowy fragment pisma, nie wiem, na przykład na lodówce napisaną kartkę albo w pracy gdzieś, czy gdziekolwiek, umieśćcie sobie ten fragment. Jana 15:5-8. In fact, if you've got room on your fridge door, write the whole of John 15, because it talks about loving, obedience, being fruitful. A jeżeli masz miejsce na wystarczająco dużo miejsca na lodówce, możesz cały ten fragment sobie wypisać, cały rozdział 15, bo jest tam mowa o miłości, o trwaniu, o posłuszeństwie, o przynoszeniu owocu. Praying is also a place of protection from God. Modlenie się jest także miejscem bezpieczeństwa w Bogu. It's a place of finding God's presence. Jest to poszukiwanie Bożej obecności. Psalm 91 says this: living under the shadow of his wings, we find security. Living under the shadow of God's wings, we find security. Żyjąc pod skrzydłami Bożej obecności, odnajdujemy bezpieczeństwo. You know, I hear lots of people say, you know, I wish I could get understanding on this situation, understanding on that situation. How do I do it? How do I find out God's will? Ludzie mówią, o jak bardzo chciałbym zrozumieć, o co tu chodzi. Jak chciałbym zrozumieć tę sytuację. W jaki sposób mogę poznać wolę Bożą. You see, there's a unique thing that happens with understanding. Jest coś szczególnego, jeżeli chodzi o nasze zrozumienie. You get it when you live with God. Otrzymujesz to zrozumienie, kiedy żyjesz z Bogiem. Let's just break the word up to two words, just very quickly. Understanding. Can that be done? It can't be done. No, okay. In English, we can break the word into two halves. Understanding. Po angielsku słowo rozumieć możemy podzielić na dwie części, z których jedna część oznacza pod, przyimek pod czymś, a druga część oznacza stać. Okay. If you want understanding, you first of all go under somebody greater than you. To znaczy, że jeżeli chcesz zrozumieć, to musisz znaleźć się pod, poniżej kogoś, kto jest większy od ciebie. Come into the presence of God, come under the wing of God as you pray, you come under his covering. Przychodząc w modlitwie do Boga, znajdź się pod nim czy poniżej jego. Standing means that you are standing in an upright position. If I'm standing, we are upright. A stanie oznacza po prostu trwanie w pozycji stojącej, czyli pionowo. You see, if you put the word, two words back together, understanding. Jeżeli połączymy po angielsku te dwa słowa pod i stać, otrzymujemy słowo rozumieć. You put yourself under the cover of God and he will give you upright standing. You will be an upright Christian. Widzimy, że jeżeli poddamy się pod Boże przykrycie, wtedy on pozwoli nam trwać w pozycji stojącej, pionowej. You will find the will of God by drawing close to him. By seeking him, by living under the shadow of his wing. Zrozumienie Boga, zrozumienie jego woli otrzymujemy żyjąc blisko z nim, słuchając go, znajdując się pod jego przykryciem. Very quickly and we're nearly finished. Bardzo szybko zbliżamy się już do końca. The other thing to do is to read God's word. Jeszcze jedna rzecz to jest czytanie Bożego słowa. Every day feed on this. Codziennie karmcie się z tego. Now I know if you're reading through Leviticus, it can be hard going. If you're reading through Leviticus, it can be difficult reading. What's that? The book of Leviticus. Jeżeli czytacie Moses. Księgę kapłańską, yeah, to będzie trudne czytanie. But scripture says that all scripture is God breathed and is good for reading, correction, etc. Ale czytamy, że całe słowo
jest od Boga natchnione i pożyteczne do wychowania, do wykrywania błędów i tak dalej. We have people, I'm amazed at this, but in our church there are sometimes people run into difficulties. Czasami w kościele, w naszym kościele są ludzie, którzy przeżywają trudności. My wife and I sat with a young girl whose marriage had fallen apart and she was troubled obviously by the whole experience. Rozmawiałem kiedyś razem z moją żoną, z młodą dziewczyną, której małżeństwo się rozpadało i która była w złym stanie z tego powodu. And we said to her, what is God saying to you at the moment? What do you feel God is saying? I zapytaliśmy się jej, co Bóg mówi do ciebie teraz? Co ty słyszysz od Boga? And she looked at me a little bit sort of sheepishly. Is that a good word to use? A bit Popatrzyła się tak na mnie, tak nie wiedząc o co mi chodzi. Yeah. And she said, well actually I'm not spending time with God at the moment. Mówi, ja nie poświęcam czasu Bogu. I said, we can't help you really. Powiedziałem, nie możemy ci pomóc w takim razie. We can tell you to do practical things that might help you. Możemy ci powiedzieć o jakichś praktycznych rzeczach, które są dobre. But right now you need understanding about the marital breakdown you're going through. Ale teraz ty musisz mieć zrozumienie na temat tego, co się dzieje w twoim życiu i tego rozpadającego się małżeństwa. You need to be praying, you need to be reading God's word, you need to be seeking the heart of God. Musisz modlić się, musisz czytać Boże Słowo, musisz szukać Bożego serca. It may not change your circumstance or even bring your husband back. We can't guarantee that. Nie wiemy, nie możemy zagwarantować, czy to zmieni twoją sytuację, czy to doprowadzi do powrotu twojego męża. As it says in the book of Isaiah, God wants to be a husband to you right now and help you in this situation. Ale czytamy w Księdze Izajasza, że Bóg chce się stać twoim małżonkiem i chce ci pomóc w tej sytuacji. We've done a lot of work this morning. You've listened really well. Dużo pracy wykonaliśmy dzisiaj przed południem. Słuchaliście uważnie. Can we pray together? Czy możemy się razem pomodlić? Can we do that? Możemy to zrobić? And I'd like you to really ask God about the things we've spoken about, how they can affect or change your lives where they need to. I chciałbym, żebyśmy w modlitwie nawiązali do tego, o czym mówiliśmy, jak nasze życie może ulec zmianie. If you're not spending time with God every day, please find a way to do it. Jeżeli nie spędzasz czasu z Bogiem każdego dnia, proszę, znajdź taki sposób, żeby to robić. If you need to change the way you think about yourself, remind yourself that you're made in the image of God. Być może musisz zmienić sposób, w jaki myślisz o sobie i zdać sobie sprawę, że zostałeś uczyniony na obraz i podobieństwo Boże. Is God the first in your life? Is he your true worship by putting him in that place? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy on jest rzeczywiście przedmiotem twojego uwielbienia? Have you been trying to do things like the spiritual man, the lumberjack, rather than walking in God? Może próbujecie, podejmujecie wysiłki, żeby wyglądać tak jak ten drwal, a nie jak człowiek, który chodzi z Bogiem. Why don't we stand together just for two or three minutes and let's just ask God to really do a work within us and change us where we need changing. Może wstańmy na chwilę i przez 2-3 minuty pomódlmy się, prosząc Pana, aby nastąpiły w naszym życiu te zmiany, których potrzebujemy, w tych obszarach, których potrzebujemy. Now this is between you and God. Although we're going to be praying out loud, this is between you and God. I ta modlitwa to jest modlitwa pomiędzy tobą a Bogiem. I ile możesz modlić się głośno, to jest pomiędzy tobą a Bogiem. But I'm asking you to make a commitment on at least one thing that you will deal with and change so that God can be more at the center of your lives. Ale proszę cię, żebyś podjął jedno zobowiązanie, przynajmniej jedno zobowiązanie, które sprawi, że Bóg będzie na pierwszym miejscu, które przybliży cię do Niego. So we'll all pray together first and then I'll pray afterwards and finish. Najpierw pomodlimy się razem, a potem ja pomodlę się na zakończenie. Let's pray together. Módlmy się razem. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Lord, as we stand before you this morning, Panie, oto stoimy przed Tobą. I want to thank you again for this group of men who have come in this cold weather. I chcę podziękować za tych mężczyzn, którzy przybyli tutaj mimo mroźnej pogody. I want to thank you, Lord, that you have desired to do a work in our hearts. Panie, dziękuję ci, że ty masz pragnienie, żeby wykonać pracę w naszych sercach.
I want to thank you, Lord, that it's your desire to make us into men who will lead by our example. Panie, to jest Twoje pragnienie, żebyśmy stali się mężczyznami, którzy będą innych prowadzili poprzez wydawanie dobrego świadectwa. Lord, I want to pray that you will bring excitement into our lives as we spend time with you. Panie, proszę o to, żeby czas, który będziemy spędzać z Tobą, był dla nas czasem niezwykłym, poruszającym i ekscytującym. I want to pray, Lord, that you will shape our hearts as we give our lives to you in worship. Panie, proszę, żebyś kształtował nasze serca, kiedy będziemy Ci oddawać i uwielbiać Ciebie. I want to pray, Lord, that we will lead our wives and our children in a godly way because they see us putting these things into place. Panie, proszę, żebyśmy byli przewodnikami dla naszych żon i dla naszych dzieci, dlatego że oni będą widzieć, w jaki sposób rzeczy są prawidłowo poukładane w naszym życiu. That we're not steered by the models of this world, but we're steered by the principles of the kingdom. Panie, żebyśmy nie byli powodowani przez to, co się dzieje na świecie, ale żebyśmy byli powodowani, kierowani przez to, co pochodzi z Twojego Królestwa. Lord, that we want to make our lives count for you. Panie, żeby nasze życie było dla Ciebie. Lord, we thank you that you love us and you want to do the best for and in and through us. Panie, dziękuję Ci, że nas miłujesz i że chcesz zrobić to, co jest najlepsze dla nas i przez nas. Lord, I thank you that as we'll discover later on that you look to us to give that leadership over our wives and our children. Panie, dziękuję Ci, że będziesz wprowadzał nas w to przywództwo dla naszych żon i dla naszych dzieci. Help us to be all that you call us to be. Panie, wspomóż nas, żebyśmy byli tymi do bycia, kim nas powołujesz. Lord, we know we will make mistakes, but thank you that when we confess our sins, you will cleanse us from our sins. Panie, wiemy, że będziemy popełniać błędy i wiemy też, że przebaczysz nam, kiedy będziemy wyznawać swoje grzechy i oczyszczysz od wszelkiej nieprawości. Lord, we thank you that it's your desire to change us from one degree of glory to another. I Panie, dziękuję, że masz takie pragnienie, żeby nas przemieniać z chwały w chwałę. That's your desire to make us into the image of your son. Panie, żebyśmy stali się podobnymi do Twojego Syna. Thank you, Jesus, that you want to breathe your life upon us and give us eternity as well. I Panie, dziękuję Ci, że dajesz nam swoje życie i ofiarowujesz nam wieczność. Lord, we bless you. We say we love you. Panie, błogosławimy Cię i wyznajemy miłość do Ciebie. We thank you, Lord, for all of your goodness to us. Panie, dziękujemy Ci za całą Twoją dobroć dla nas. We commit ourselves to you, Lord, as we have this lunch very shortly. Panie, i powierzamy siebie dla Ciebie. Teraz, również kiedy będziemy jeść obiad. And may your name be the name that we honor above all names. I Panie, niech Twoje imię będzie tym imieniem, które jest najbardziej uczczone w naszym życiu, ponad wszystko inne. We ask this, Lord, in Jesus' precious name.